będzie ten. Przezroczystość trochę mniejszą ustawimy. I mamy warstwę geoportalu. Zawartość mapy wyłączymy granice. Na początku sobie włączymy ortofomapę, żeby znaleźć odpowiedni fragment. Gdzie był potop? Zobaczmy. Widzimy tutaj ślady po ogromnej rzece, która, zobaczmy, tutaj się zaczynała. To jest wartość o jeden kilometr, to jest tyle. Zobaczcie, jak była to ogromna rzeka. Nie ma i dopiero tutaj trochę się kończyła i wylewała dalej. A, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Gostynin i okolica. Wszędzie, gdzie tutaj był las, znaczy jest las, to kiedyś płynęła ogromna rzeka. Możliwe, że była to właśnie ogromna fala powodziowa. I tutaj wszędzie. Proszę. Tu mamy Campinos. Kolejne ogromne osady naniesione przez falę. Zobaczmy, dokąd one dolecą. Tu mamy kolejne. Zobaczmy, to jest cały czas ogromna powódź. Oficjalnie polodowcowa. Dziwnie, że przez tyle tysięcy lat tak dobrze się zachowały hałdy piachu. Dobrze. O, tutaj chyba nie płynęła, bo mamy normalne kształtowanie terenu, ale tu niżej znowu coś płynęło. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Gmina Mrozy, czyli już właściwie coraz bliżej Podlasia. Dalej. Znowu tu coś płynęło. Tu znowu. Co to za gmina? Skórzec. Czy jest tutaj las? Tak. Czyli prawdopodobnie byłoby tego więcej, gdyby nie wola. O, tutaj mamy znowu. Dać wyraźniej na liderze. Dalej, idziemy dalej. O, znowu tutaj mamy kolejne. To jest gmina Wiśniew. Jak znowu lasy. Tak zwana puszcza, czyli pustka. Nic nie było. Tu na razie nie widać. Może tu nic nie dotarło. O, tutaj jest. No proszę. O, tutaj mamy znowu. To już wjeżdżamy do Lubelskiego. Wszędzie są osady naniesione przez ogromne ilości wody. Tutaj, o, tutaj mamy kolejną dolinę, która dzisiaj... Zobaczcie, dzisiaj mamy tutaj taką małą rzeczkę. Takie A kiedyś ta mała rzeczka, zobaczcie, jak daleko sięgała. Stąd, dotąd. Jest nieporównywalne. O, i widać tutaj znowu ślad naniesiony przez tu kolejny gmina Michów. I tak dalej. Także polecam odpalić sobie lider. Tutaj jeziora zamienione na stawy. Zobaczcie, o, tu. I lecimy cały czas na wschód. Jesteśmy na Lubelskim. Gmina Firlej. Zobaczcie, tu znowu osady naniesione przez wodę. A tutaj kolejna rzeka krwąca, która zmyła wszystko, co było. No proszę. Lecimy dalej. Tutaj już było mniej wody, bo widać, że tutaj nie ma takiego zerwania, czyli te rejony się jakoś uchroniły. No ale zobaczmy, gdzie my jesteśmy w ogóle. Tutaj
tutaj dotarła Jesteśmy aż tu. Tu aż bezpośrednio z nadmorza dopłynęła, że fala powodziła. Przez cały ten obszar był zniszczony wodą. Czy były tam wtedy jakieś zabudowania? Czy żył człowiek? Tego nikt nie wie.